Witam wszystkich na podsumowaniu stycznia. Dzisiaj tak troszkę inaczej. Zaczniemy od może obchodu, a nie od tabelek. Tak pokrótce. Pompa ciepła 5,5 kW przerobiona z używanego klimatyzatora typu Ala Monoblock. Dla tych co nie wiedzą, jest godzina, która teraz jest 8:30 rano. Niestety wilgotność zabija. Zabija po prostu pompę ciepła, jak ja to mówię. Także już kopciuś jest odpalony. Ona mi pilnuje w nocy temperatur. Podtrzymuje ogólnie, także daje nam te 37 nagrzejniki, żeby w domu tam niżej 21 stopni nie spadło. I ewentualnie jeśli jest, wiem, że będzie pogoda, albo w dzień jest ładna pogoda słoneczna, no to ona sobie pracuje i on normalnie ogrzewa dom. Kopciucha odpalam dopiero po czasie, jak słońce tak naprawdę zajdzie. Także próbuję jak najwięcej z autokonsumpcji wyciągnąć, bo nadwyżki za dużo nie mam. Prąd jest drogi, a opału jeszcze trochę mam. Także jeszcze się przejdźmy. Jak to w ogóle w tym miesiącu wychodzi? Opał jeszcze jest, i drobny, i gruby. Jeszcze mam naskładanego troszeczkę na zewnątrz. Także nie mam problemu. Póki nie każą mi kopciucha likwidować, to palę po prostu. No niestety, takie czasy. Teraz wszyscy się przenoszą z powrotem. Pompa ciepła do ciepłej wody użytkowej stoi. Coś układ solarny od czasu do czasu ją podładuje. Na razie nie ma potrzeby, bo ciepłą wodę użytkową grzeje z kopciucha. Tak sobie znaczę cały miesiąc, jak widzicie. Te kropki to jest kopciuch, a tutaj było minus 17, to trzeba było dwa kopciuchy zapalić. Średnio tak to wychodzi. 767 kWh, 1,54 m3 drzewa. Jeden kopciuch to jest 0,07 m3 drzewa. Taki zwykły kopciuch bezklasowy, po prostu robiony. Pali, działa. Już mamy na nim 47,5 stopnia. Ciepłą wodę użytkową pośrednio, bezpośrednio to grzeje przez ten zbiornik, bo grzeje kopciuchem ten zbiornik. 150-litrowy od ciepłej wody użytkowej, ale dodatkowo też jeszcze on jest buforem dla instalacji, bo tak naprawdę te bufory, co ja mam, podbierają mi z kopciucha cały czas. I ja to tłumaczyłem w kilku filmach, jak ktoś chce, to jeszcze wytłumaczę. I ogólnie czekam, aż mi się tutaj pojawi 40 stopni, bo tutaj mam termometr od powrotu z grzejników. Widzicie tam ten zawór? To jest powrót z grzejników. Ale pompa obiegowa tutaj z buforów też podbiera mi po prostu z tego powrotu i nie pozwala kopciuchowi, żeby to ciepło już jak przejdzie przez zbiornik ciepłej wody użytkowej wróciło z powrotem do pieca, tylko pośrednio tam wraca, a podbiera mi na bufory i ja przez bufory właśnie to ogrzewam. Także kopciucha jadę na 65-60, a tu mi wpada jakieś 40, także czekam, żeby mi się tutaj pokazało 40 stopni, będę wiedział, że już będzie zasilanie na bufory i wtedy będę mógł wyłączyć po prostu pompę ciepła, bo szkoda, jak widzicie, to energii ciągnie, a za dużo nie daje. Także tak to mniej więcej wygląda. Ja i tak w domu siedzę, także mogę się chodzić, bawić, włączać, wyłączać, nie przeszkadza. Będzie amber, powinno to lepiej ogarniać. Kolektory zasypane, troszeczkę śniegu przyprószyło i w końcu zima, prawda? Ale powiem wam już, próby były ostatnio. I jak jest słońce, to zaczynają grzać tak naprawdę tą ciepłą wodę użytkową. Tylko jeszcze jest za mało słońca i no, pasowałoby mi je podnieść do góry. Tak naprawdę, żeby więcej tej energii łapały, bo one mają kąt 30 stopni. A teraz słońce, dlatego słońce co teraz jest, to pasowałoby, żeby stały pod kątem 60 stopni najlepiej. Także taki bardziej pion, nie? Trackery od wczoraj stoją na południe poblokowane. Po tych wiatrach powiało z północnego, dobrze mówię, północnego zachodu wiało, także tak fajnie pod skosem do nich wiało. Ja je tak średnio wiem skąd wieje, to tak sobie je ustawiam, nie? Ale widzę, że że dymy idą z komina, no niestety. Chciałbym tego uniknąć, ale na razie nie mogę. Myślę, że w przyszłości będzie, w przyszłości coraz mniej tego dymu z komina będzie. I coś tu się pojawia, bo patrzyłem w pogodę, niby zachmurzenie jest, ale coś się pojawia. Także muszę je poobracać, bo słońce jest teraz tam. A one się gapią tam. I trzeba je będzie wziąć, poobracać. Dzisiaj wiatr nie ma być, na automaty ustawię. Zawsze coś tam złapią, nie?
Także zawsze tej nadwyżki troszeczkę mi ukróci, bo niestety, ale w tym miesiącu trochę mi wyciągnęło. No niestety, no życie. Także tak to wygląda. Może z tego trochę słoneczka będzie. No i tyle, co wam będę tu więcej opowiadał. Na upgrade mam miejsce, powiem wam. Tego co mam 5 paneli tych pobitych, potłuczonych. Myślę pompę ciepła w ogóle całą ścianę zabuduję. Moja żona się musi przenieść z tym swoim pięknym. Kwiatki tu ma, nie kwiatki. Ja się na tym nie znam za bardzo. Ona to lubi, to niech sobie robi. Każdy robi to co lubi. Ja lubię złomy, to robię złomy, nie? Także pompa ciepła gdzieś tutaj będzie przy tym oknie stała i przebite będzie tam na wylot do środka wymiennik wewnątrz. Tutaj amber będzie stał. A tutaj myślę, gdzieś tego się kolegi pozbędziemy. Gdzie indziej przestawimy. Tutaj myślę w grillową instalację też postawić. No u mnie jest problem właśnie, bo dom mam albo południowy wschód, albo południowy zachód mam dom. No i na południe jest problem, bo wszystko na rogu domu bym musiał stawiać. Także no niestety, trzeba właśnie, tak jak widzicie, solary stoją na południe skierowane i na dom idzie w tamtą stronę. Także myślę tutaj z tej strony dać. O, tak jak za solarami po prostu następną ścianę 5 sztuk postawić, czy ileś. Może jakiegoś trackera prostego zrobię. Jeszcze zobaczę, bo tej energii, żeby trochę złapało. A tutaj myślę, to jednak ustrojstwo rozebrać, ten kolektor z grzejników. Jak mi się uda gdzieś dorwać po prostu dwa kolektory płaskie, ale takie oryginalne, to chciałbym je tutaj postawić właśnie pod kątem 60 stopni obydwa. I jeden by szedł tutaj na wspomaganie tego do układu, a drugi kolektor na górze, co by stał, szedłby tam do bufora, co myślę właśnie zrobić. O, wrzucę mu tutaj kawałek takiego zdjęcia, jak ja to myślę zrobić. I jeszcze by dodatkowo i z paneli, i ten bufor by był grzany i z tego, i jeszcze z układu solarnego. To trzeba trafić okazję, bo to wszystko kosztuje. A jak się trafi okazja, to ja mam i trochę glikolu mi zostanie, i rur, i innych rzeczy, także można zawsze to wykorzystać. No nic, co wam więcej będę pokazywał. Może z tego trochę słońca będzie. Także czekamy na słoneczko i trzeba brać się za ramki. No i zaczynamy nowy rok. Także najpierw ogólnie, a później konkretnie o instalacjach i różnych innych rzeczach, które cyklicznie powtarzają się w tych moich miesięcznych podsumowaniach. Także zaczynamy. Z sieci pobrałem 1063 kWh, do sieci oddałem 169 kWh. W sumie obie instalacje wyprodukowały 286 kWh. I z tego moja autokonsumpcja to jest 117 kWh, czyli 41% całej produkcji. Także nie jest źle. Mniej niż połowa, ale zawsze to duża autokonsumpcja. Niestety, no, produkcja jest jaka jest, także jedno wychodzi z drugiego. No i na razie jak nadwyżka, no niestety, minus 915 kWh. Także no trochę kiepsko. Trzeba więcej w kopciuchu przepalać niestety, żeby nie zapłacić za ten prąd, bo ten prąd już w tym roku będzie raczej droższy niż w tamtym. Ile wyjdzie, tyle wyjdzie, zobaczymy. No i jedziemy dalej. Ogólnie zużycie prądu w domu, znaczy zużycie ogólne prądu to jest 1153 kWh. Prąd użytkowy w samym domu 354 kWh. Pompa ciepłej wody użytkowej jak na razie nie pracuje. Z kopciucha grzeje ciepłą wodę użytkową. Pompa ciepła 5,5 kW monoblok 767 kWh zużyła. Forelka na wspomaganiu 32 kWh. Razem ogrzewanie elektryczne jak na dzień dzisiejszy w tym roku zużyło 799 kWh i do tego poszło 1,54 metra sześciennego drzewa. Tak to wygląda na styczeń. Przechodzimy do produkcji. Produkcja w styczniu z solar trackera jednoosiowego 3,85 kW mamy 128 kWh, czyli to jest 33 kWh z 1 kW jak na dzisiaj. Na cały rok, no, styczeń, no to tak się zaczyna. Do tego
5-kilowatowa instalacja wyprodukowała 158 kWh, to jest 32 kWh z 1 kW już w tym roku. I nasze moje porównanie dwóch technologii, monokrystalicznej i bifacjalnej. No niestety w styczeń lepszy od grudnia, ale ogólnie też słaby, bardzo dużo zachmurzenia, było około 6 dni morze ze słońcem. Także i ta różnica nie jest jakoś wielka. I w tym momencie, o przepraszam, zapomniałem zrobić tutaj na minus, nie na plus, ale dobra. Instalacja monokrystaliczna wyprodukowała z 1 kW więcej niż bifacjalna. A przez to też, że monokrystaliczna jest w lepszym miejscu, a bifacjalna jest zacieniona i nawet ogólnie jak słońce świeci, to dolne panele zostają są pokryte śniegiem, z nich nie spływa, bo jeśli tam jest cień i mróz, no to nie ma, nie topi, bo dodatkowo to jest half cut, także górną połowę stopi, a dolnej połowy nie stopi, jeśli na niego nic nie wpada. Takie jego działanie. Ale to jest, że tak powiem, styczeń, grudzień, te miesiące, ja ich nie liczę w ogóle. Ile wyprodukowało, tyle wyprodukowało, no trudno. Trzeba z tym jakoś żyć. Także jak na razie instalacja monokrystaliczna wyprodukowała o 3% więcej jak bifacjalna. I w ciągu roku, tego roku tak samo, bo to styczeń, także nic nam się tutaj nie mnoży. Myślę, że w lutym już będzie widać dostateczną różnicę po prostu między tymi technologiami. I ogólnie zapraszam Was też na moje cotygodniowe podsumowania z ogrzewania domu pompą ciepła i niestety kopciuchem. Te wszystkie gwiazdki tutaj to jest kopciuch, także teraz pompa ciepła to jest bardziej podtrzymanie temperatury w domu i wypadkowa ogrzewania właśnie tym kopciuchem, bo ładuję go, jak widzicie, jednego, odgórnie odpalam i resztę co braknie, to właśnie dobija pompa ciepła. I ogólnie na ten sezon, nie na ten rok, tylko ogólnie sezon, bo sezon zaczął się u mnie we wrześniu, pompa ciepła już zużyła 3250 kWh. To w taryfie, jak na razie licząc po 65 groszy, wychodzi nam 2112 zł. I do tego poszło mi już też 2,8 m sześciennego drewna. Ja liczę jakieś 280 zł, także no, mi się wydaje, że nie ma jakiejś tragedii. Także co więcej, no czekamy wreszcie na słońce, bo 2 miesiące praktycznie same chmury. No już człowiek chyba w jakąś depresję wpadnie czy coś. Ja raczej jestem pozytywnie do życia nastawiony, no ale jednak brakuje tego słońca naprawdę. Coraz więcej się go niby pojawia, ale jednak cały czas brakuje. Także ja Was zapraszam na mój kanał jeszcze. Zapraszam Was oczywiście serdecznie. Także zapraszam Was na mój kanał. Pompy ciepła, fotowoltaika, solar trackery, kolektory słoneczne z grzejników, z różnych innych wynalazków zrobione tak naprawdę. Dużo różnych ciekawostek, kombinacji, wszystko co mogę koło domu sam ogarnąć, także staram się jak tylko mogę. A jeśli interesuje Was coś bardziej konkretnie, także zapraszam do playlist. Tutaj wszystko jest w miarę poukładane w różnych tematach. Także zapraszam serdecznie i podsumowania też miesięczne i inne rzeczy są. Tutaj raczej wszystko jest w jednym. Czyli zapraszam serdecznie, pozdrawiam i słoneczka życzę.